Poznawanie roślin to fascynujące zajęcie. Nie chodzi mi tylko o umiejętność rozpoznawania gatunków. Znacznie ciekawsze są różne aspekty ich życia. Rośliny są na różne sposoby, co widać często już na pierwszy rzut oka, przystosowane do otaczającego świata, pogody lub szerzej klimatu, gleb, innych roślin oraz zwierząt. Jedną z największych osobliwości we florze tatrzańskiej jest łuskiewnik różowy. Roślina pasożytnicza, pozbawiona zielonego barwnika. Łuskiewnik jest pasożytem korzeniowym, pozostającym pod ziemią przez większą część życia. W postaci rozgałęzionych kłączy. Niezbędne składniki odżywcze uzyskuje za pomocą ssawek wnikających do korzeni rośliny żywicielskiej. Jego wzrost jest niezwykle powolny. Pędy nadziemne z kwiatami pojawiają się po około 10 latach. Powolny wzrost jest spowodowany brakiem aparatów szparkowych, a tym samym możliwości pozbywania się nadmiarów wody w procesie parowania. Aby pozbyć się wody, łuskiewnik posiada bardzo energochłonny mechanizm, co spowalnia wzrost. Roślina ta dość często występuje w Tatrach. Rośnie tam, gdzie świerk, bo zwykle wykorzystuje jego towarzystwo. Nie jest ją jednak łatwo wypatrzeć. Łuskiewnik jest dość wrażliwy na konkurencję ze strony innych roślin zielnych. Jego kłączom nie jest łatwo przebić się przez gęstą darń i korzenie, co sprawia, że pojawia się tam, gdzie runo na dnie lasu jest skromne. Z powodu braku zielonego barwnika zlewa się z otoczeniem. Dziękuję za uwagę.